Witajcie. Tym razem w moje ręce trafił flagowy smartfon firmy Lenovo, a mianowicie K900. Do testów otrzymałam model wyposażony w 16 GB pamięci wewnętrznej, ale okej, zajrzyjmy do pudełka. W zestawie sprzedażowym, oprócz samego urządzenia, któremu za chwilkę się przyjrzymy, znajdziemy igłę do karty SIM, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, ładowarkę sieciową, zestaw słuchawkowy oraz kabel USB do transmisji danych z komputerem. W porządku, wróćmy do naszego dzisiejszego bohatera, czyli Lenovo K900. Zacznijmy może od zdjęcia folii. To, co głównie przyciąga naszą uwagę, to duży 5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, który pokryty został taflą Corning Gorilla Glass 2. Nad nim znajdziemy kamerkę do wideo połączeń, czujniki oraz głośnik. Jeśli chodzi o tylny panel, to tutaj mamy do czynienia z oczkiem 13-megapikselowego aparatu głównego z podwójną diodą doświetlającą LED oraz głośniczkiem. Na dolnej krawędzi znajdziemy port micro USB w standardzie 2.0, mikrofon oraz wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm. Góra jest pusta. Na prawym boku włącznik służący także do usypiania oraz slot kart SIM. Na lewym z kolei klawisze do regulacji głośności. W porządku. W takim razie włączymy smartfon. A ja w tym czasie przybliżę Wam troszeczkę specyfikację techniczną, gdyż zasługuje ona na szczególną uwagę. Smartfon napędzany jest przez dwurdzeniowy procesor Intel Atom Z2580 o częstotliwości 2 GHz oraz 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Jak sprawdzi się taka konfiguracja w codziennym użytkowaniu? Przekonamy się w najbliższym czasie, gdyż na blogu Świat Android pojawi się recenzja tego urządzenia. Smartfon się już włączył. W tym momencie pracuje on pod kontrolą Androida 4.2.1. Zapowiada się dobra zabawa. W takim razie ja Was zostawiam z materiałem wideo, a sama idę testować Lenovo K900. Cześć!